Cześć, witajcie. Jako że dzisiaj niedziela, także nadszedł czas, żeby przejrzeć sobie premiery gier na nadchodzący tydzień. Tytułów jest kilka. Są to raczej gierki niszowe, niedużych studiów, chociaż muszę przyznać, że jeden z tytułów zainteresował mnie na tyle, że dołączyłem do grupy testującej tą grę i być może w tygodniu będę w stanie wam powiedzieć troszeczkę więcej o niej. No ale to jak przyjdzie czas, to może trochę się rozgadam na ten temat. No a teraz zapraszam do oglądania. Saverless to platformowa gra akcji osadzona w klimacie dark fantasy z dość ciekawą, ręcznie rysowaną grafiką i animacjami. W tej gierce dwójka głównych bohaterów próbuje uciec z przeklętej krainy zwanej jako Uśmiechnięte Wyspy. Premiera na Steamie już 2 kwietnia. Gdzieś pomiędzy życiem a śmiercią istnieje świat złożony z marzeń, nadziei, także złamanych cieni. Jesteśmy tam też my. Zusu, dusza, która stara się nadać sens swojemu istnieniu, dusza, która straciła swoją pamięć. Skara ma Zuzu, jest to niezależna gierka 2D. Utrzymana w konwencji dość powolnej przygodówki. Sam świat Skaramazuzu ma dość unikalną estetykę czarno-białego świata osadzonego wśród ruin gotyckich budowli. Premiera Skaramazuzu już 3 kwietnia. Synowie Valhalla lub też Sons of Valhalla to gra z walką i budowaniem bazy osadzona w epoce wikingów. Buduj fortece i atakuj wrogie twierdze, zbieraj wojowników, pływaj drakarami i tocz osobistą walkę prowadząc ataki i podboje w całej Anglii. Tyle przynajmniej mówi opis na Steamie. Ja wiem, że to będzie bardzo, bardzo niewłaściwe porównanie, ale jak zobaczyłem tą gierkę z jakiegoś powodu, zaraz przypomniał mi się polski tytuł Franco. Nie wiem, czy graliście, czy nie, ale powróciły wspomnienia. Premiera gry 5 kwietnia, przynajmniej tak zapowiada Steam. Should have left England while you could. Now your death is certain. No i gra, o której wspomniałem na początku, gra, która mnie zaintrygowała. Monsters Domain. Pokonuj herosów i zbieraj ich wyposażenie. Razem z armią poszukuj wojowników, którzy są wystarczająco głupi, aby wejść do tego świata. Buduj swoją armię, ulepszaj ją i wyposażaj w coraz lepsze bronie. Używaj swoich umiejętności i sztuczek, aby zwabić i pokonać coraz silniejszych wysłanników światła. No i tyle na Steamie. A co ja sądzę?
gra dość mocno przypomina mi leciwego Dagon Keepera. Grałem w pierwszą część naprawdę całe wieki temu. Tam też byliśmy władcą lochów. Staraliśmy się je zaprojektować w taki sposób, żeby bohaterowie nie byli w stanie się przez nie przedrzeć. Tu wydaje mi się, że pomysł jest bardzo podobny, ale troszeczkę inne wykonanie, jak widzicie. Mamy tutaj widok z pierwszej osoby, co nie jestem pewien, czy do końca mi pasuje. Być może jest to dobry pomysł, ale zobaczymy, wyjdzie w praniu, nie? Tak naprawdę. Jak już mówiłem, na Steamie dołączyłem do osób, które testują tą grę. Jeżeli chcecie, nie ma większego problemu z tym, wystarczy wejść na Steama, na stronkę Monsters Domain i będziecie mieli możliwość poproszenia o dołączenie do testerów. Premiera gry już na 5 kwietnia, czyli lada moment. No ale myślę, że niegłupim pomysłem jest ją przetestować, pograć, zobaczyć, czy nam to przypasuje, póki możemy to zrobić za darmo. Wtedy ewentualnie zdecydujemy się na zakup lub też nie. Gierka ma dosyć dużo mechanik tutaj, no poza walką pierwszoosobową, podobną jak w Kingdom Come. Oczywiście podejrzewam, że znacznie bardziej uproszczoną, bo no Kingdom Come pod tym względem jest niedoścignionym wzorem. Tak też jest zbieranie surowców, zbieranie wyposażenia po poległych wrogach, jak i rozbudowa bazy. Zapowiada się naprawdę bardzo, ale to bardzo intrygująco i jest to właśnie jeden z powodów, dla których mam zamiar troszeczkę pograć i potestować tą gierkę. No tak, jeśli chodzi o ten tydzień premier, byłoby to na tyle. Tutaj jeszcze wam tylko na szybciutko pokażę. Teoretycznie podobne do Enshrouded i The Forest, no ale dobrze. Wydaje mi się, że tak nie do końca. Jeżeli byście chcieli dołączyć, jeżeli byście chcieli obejrzeć sobie tą gierkę, to pod dodaj do listy życzeń, tutaj będziecie mieli poproś o dołączenie do testów. Jeżeli są jeszcze miejsca, ponieważ no miejsca wiadomo są ograniczone, zostanie wyrażona zgoda, będziecie mogli pograć, pograć też oczywiście, ale to później. Najpierw będziecie musieli pobrać grę, a później zobaczyć, co z czymś tam się je. Nie ukrywam, że mnie ten tytuł bardzo zainteresował. No i właśnie mam zamiar go odpalić i zobaczyć, co tam ciekawego. Także żegnam się z wami, bądźcie zdrowi, trzymajcie się i do zobaczenia.